Hej Jos, dzisiaj odcinek przygotowanie na sucho do jazdy na jednym kole do trenowania. Chciałbym Wam przekazać to, jak macie trenować. To się Wam przyda do jazdy enduro, czyli do pokonywania przeszkód, do jazdy na tylnym kole. No i chciałbym Wam to po prostu wszystko zobrazować, jak macie trenować, żeby dobrze się z tym czuć. Żebyście wiedzieli, od czego w ogóle zaczynać, na czym to polega. Wytłumaczę może na początku, o co chodzi technika wyrywania na koło. Czyli tak, po pierwsze to jest tak, kompresja, trzeba się tego nauczyć, to jest podstawa. Potem strzelania ze sprzęgła, równomiernego z dodawaniem gazu, odejmowaniem, dodawaniem gazu. Czyli kompresja, gaz, sprzęgło, tak bym to ujął. Z gazu nie uczcie się nawet, bo po prostu to nie ma sensu, to wam nic nie wniesie. Po prostu z gazu, już tłumaczę, dlaczego wam to mało co da. Wiadomo, no, na zawodach zawodnicy no, czasem nie mają czasu, z gazu to robią, ale żeby dobrze się tego nauczyć, oni i tak markują zawsze tą kompresję. Jak nie z hamulca, to z nóg. Albo z całego ciała, zależy w jakiej pozycji są. Czy są na stojąco, czy są na siedząco, bo to ta pozycja może być różna w jeździe na enduro. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, żeby po prostu zacząć od podstaw, od początku się uczyć techniki i wtedy Wam pójdzie bardzo łatwo i będzie przydatne po prostu w każdym terenie, na każdym torze, na każdej przeszkodzie. Po prostu to są takie podstawy. W ogóle generalnie się mówi tak w enduro, że do pokonywania przeszkód potrzebna jest wasza umiejętność taka, żebyście doprowadzili motocykl, czyli na stojąco, przednie koło do wysokości 1 metra, zapanowali nad hamulcem i go opuścili na dół. I wtedy, jeżeli na 100 razy, 98 razy zrobicie tą samą wysokość, czyli uniesiecie to koło na metr i go zhamujecie, opuścicie, to wtedy jesteście pewni, że wiecie, jak to robić i sobie poradzicie wtedy w każdym terenie, na każdym torze, na każdej przeszkodzie. Ale to trzeba cały czas trenować, nie? Samo nie przyjdzie. Dobra, no to co? Zaczynam na sucho, a przy okazji w tym odcinku chciałbym Wam też pokazać narzędzia, jakie mam narzędzia. Gwena Pik mnie prosił, żebym zrobił taki osobny odcinek, nie o moich narzędziach, ale ja zrobię po prostu, wcisnę to po prostu w ten odcinek. Po prostu w przerwie po prostu Wam pokażę, co ja mam za narzędzia. Dobra, ustawię sobie kamerkę i i zacznę od tego, co macie po kolei trenować, żeby dobrze na koło wyrywać. A mówię, czy do enduro to wykorzystacie, czy do jazdy na tylnym kole, no to już pozostawiam właśnie Wam. Ale stwierdziłem, że musi być taki odcinek od podstaw. To już siódmy rok ja robię odcinki, po prostu jeżdżę na kole i nie przestanę, będę robił cały czas. Wiem, że dużo osób chciałoby. A nawet ci, co nie potrafią, to nie chcą się do tego przyznać, żeby chcieli umieć jeździć. No to zaczynamy. Ustawię pięknie kamerkę, gdzieś tam aż tak, zaś może w ten sposób, może w tamten, jeszcze nie wiem, żeby się nie przewróciła. Najlepiej by było. No lubię przekazywać to, co się nauczyłem kiedyś, żeby ta kamera nie spadła. Chciałbym, żebyście widzieli cały motocykl. Tylko czy to się uda? Kamerka tamta, misia tam, bateria wykrzaczyła. I muszę użyć tej GoPro 9. Aha, jeżeli będzie ten odcinek z tymi narzędziami, nie? To nie myślcie sobie, że ktoś mi tutaj za to płaci, nie? Po prostu ja używam ich i od razu wiedziałem, że one są dla mnie najlepsze. Nie jestem zawodowcem, ale amatorsko te narzędzia są naprawdę bardzo dobre. Dobra, opuszczę trochę. Git będzie. Tu trochę karton wystaje. Dobra, trochę tak. Trochę tak. Widać cały motocykl? Chyba widać. Dobra. Wsiadam i pokazuję.
Od tego trzeba po prostu zacząć. Powiem Wam gdzie. Najlepiej na piachu. Zakopać sobie tylne koło i trenować hop-o, czyli to jest kompresja. Kompresja do jazdy na kole, a zaraz Wam pokażę, jak macie trenować kompresję właśnie na stojąco do belek. Ale, żebyście wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi, zacznę od pozycji siedzącej. Czyli tak. Noga lewa na piasku, czyli na ziemi, tu w moim przypadku. Prawa noga na hamulcu, pamiętajcie. Uczcie się już tego trzymania hamulca. Bo nawet jak będziecie trenować do belek, no to też no, trzeba wyhamować ten motocykl, jak idzie Wam do góry, tak? Żeby go opuścić na dół. Czyli tak, to jest pierwsze ćwiczenie. Piasek, zakupujecie tylne koło, powtórzę. Noga prawa na hamulcu, lewa na piasku. Wciskacie przedni hamulec i całym ciałem, bez włączonego silnika, robicie kompresję. Pach, pach i do tyłu. Po prostu tak. Gwałtownie pach do tyłu, żeby po prostu kompresja, to co lagi Wam wejdą przy hamowaniu, odbiją i Waszą siłą jeszcze go popchnąć do tyłu, żeby go troszkę podnieść. Jak już sobie to potrenujecie na sucho, odpalacie, wbijacie dwójeczkę albo jedyneczkę, zależy jaki motocykl, 50, no to jedynka, 125, też sobie jedynkę wbijacie, a już koło 250 wzwyż, no to dwójeczkę wbijacie i na odpalonym robicie to samo, czyli prawa noga na hamulcu, lewa na ziemi, koło zakopane, tak jak wspomniałem na początku, i robicie to samo. Z hamulca pyk, trochę gazu, delikatny strzał. I już się wtedy uczycie gazu i delikatnego strzału. Czyli tutaj jakby sobie już trzymacie ten gaz na stałe, przypuśćmy na obrotach tam, nie wiem, około 2000 obrotów, nie więcej, 2,5. Nie macie obrotomierza w krosówce, w endurówce, no to po prostu na wyczucie musicie to zrobić. Pyk, hamulec i próbować. I do tyłu, i całym ciałem, i tym gazem, i sprzęgłem. Jak najwyżej, jak najwyżej, jak najwyżej. Tam będzie się Wam koło fajnie kopało. Nawet jak Wam trochę wyżej podejdzie, to i tak noga Wam się oprze na piasku. Bo po prostu motocykl zejdzie sobie do dołu. Możecie sobie też spuścić trochę powietrze z opon, żeby ten motocykl jeszcze niżej stał, żebyście jeszcze lepiej sobie to wyczuli. Czyli po prostu tak trzeba to trenować. Czyli jak ja wyrywam, jadę i wyrywam na koło, czyli ja stosuję, można powiedzieć, używam do tego tak. Kompresji, pierw idzie kompresja, mam gaz, puszczam sprzęgło, w tym momencie jeszcze podrywam, czyli to idzie wszystko w jednym czasie, to wszystko w jednym czasie robicie. I na przykład, dlaczego ja tak ciągle trenuję? Dlatego, no na przykład ktoś, nie wiem, na takim filmiku, to było 2 lata temu, byliśmy na zlocie motocyklowym w Inowrocławiu i ktoś mówi, ty, no jak ty tak ciągle robisz, tak? Ciągle tylko leciutko, bach i do góry. Nie słychać, żeby ten motocykl nie wiadomo ile gazu miał, tylko po prostu ty sobie za każdym razem tylko pyk, pyk, pyk i masz piona. No i właśnie o to tu w tym wszystkim chodzi, żebyście trenowali i żeby za każdym razem po prostu Wam wychodziło to samo. Nie, że raz tak i po prostu dlatego są potrzebne te treningi. I tak samo do belek, nie? Wy musicie wiedzieć, na ile Wy chcecie ten motocykl podnieść. Wiadomo, jak ja go jadę na kole i go podnoszę, to muszę go jak najwyżej wypionizować, tak? I zawsze równo. Bo po co ja mam się potem męczyć gazem, żeby go jeszcze tam, przypuśćmy, pionować, tak? Żeby mi po prostu już sam szedł, żebym nie musiał używać gazu, i żeby mi po prostu nie leciał do przodu, nie chciał opadać. No dobra. No i oczywiście noga na hamulcu, nie? W tej całej operacji, nie?
Dobra, no mówię, to już jest któryś odcinek z tej jazdy na kole, ale im więcej człowiek wytłumaczy, a po prostu im większe mam doświadczenie, tym lepiej mi to wytłumaczyć. Chociaż tak na początku sobie myślałem, kurczę, dobra, zrobię szybko odcinek, jak ja się uczę, co i jak załapałem, żeby wszystko wam przekazać, nie? Ale wiem i myślałem sobie, że po prostu im więcej będę jeździł, to nie będę umiał wam tego przekazać, a właśnie u mnie jest odwrotnie. Im więcej jeżdżę, tym więcej mogę wam podpowiedzieć. Pamiętam, jak stanterów pytałem, jak to wyrywać, jak to, no żaden nie umiał mi pomóc. Oni mówią, oni wiedzą, a oni nie wiedzą, co mi mają powiedzieć. No dobra, teraz słuchajcie na stojąco. Na stojąco, żebyście sobie trenowali w czasie takiej zwykłej jazdy z chłopakami, po prostu po polu, czy nie wiem, na jakim szutrze, po drodze, obojętnie na czym. Słuchajcie, to wtedy robicie coś takiego, tak trenujecie. Jedziecie sobie, nie wiem, dwójeczką, trójeczką, nogi, oczywiście trzeba trzymać nogami motocykl, odsuwacie to w ten sposób, coś takiego. Prawa noga na hamulcu, ale macie tą pozycję, czyli jak gdyby jesteście odsunięci do tyłu. I wtedy próbujecie sobie, tu już zalecam wam, próbować sobie z gazu, żeby z gazu go już bez tego sprzęgła, nie? Podrywać, 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 potem wprowadzić sprzęgło, czyli tak, robicie kompresję z nóg, no bo tutaj już jesteście na stojąco, tak? Na stojąco, kompresja i w tym czasie jak odbija przód, delikatnie gaz i patrzycie, co się dzieje. Na plecy was na pewno nie przewali. Tylko pamiętajcie o trzymaniu motocykla. Na boki wam też nigdzie nie poleci. I po prostu to musicie trenować. Czyli tak, kompresja z nóg i delikatnie gaz. Powiem tak. To dopiero robicie, jak się uczycie. Jak już to opanujecie z tego gazu. To wtedy już musicie wdrożyć to sprzęgło. I wtedy czy dwójka, czy trójka zbliżacie się do przeszkody i po prostu podnosicie na metr koło. Jeżeli to już sobie opanujecie, nie, że to koło będziecie gdzieś na metr podnosili, to wtedy trzeba trenować coś takiego, czyli bardzo wolniutko, nawet jedyneczkę wbijacie i można powiedzieć, że potem ze stójką, no, mam nadzieję, że nie muszę wam mówić, tłumaczyć, że musicie stójkę trenować, tak? O. No. No właśnie, no musicie stójkę, musicie trenować. To po prostu to jest obowiązek. No i słuchajcie, i teraz tak. Macie tą jedynkę. I oczywiście znowu robicie albo kompresję, albo niekoniecznie. Możecie sam strzał ze sprzęgła robić. I pamiętajcie. Noga na hamulcu, czyli podnosicie go nawet na początek na 30 cm, na 40 i tak sobie trenujecie. Na 40, na 40 opuszczacie go hamulcem. Czyli bach, 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 bach. Tak trenujcie. I potem metr. Musicie dojść do tego metra. Jeżeli dojdziecie do tego metra, to żadna przeszkoda nie będzie wam obca, ale pamiętajcie też o prędkości. Do przeszkód musi być prędkość. Jeżeli ja pamiętam, jak ja zaczynałem przeszkody, to ja zawsze się bałem tej prędkości najazdowej na przeszkodę, nie? A to właśnie musi być prędkość. Musi być prędkość przy większej prędkości. Nie mówię wam, że to ma być 50 na godzinę, nie? Ale po prostu no tak trzeba po prostu sunąć. To musi motocykl jechać. Nie można tam zwolnić do 5 na godzinę przed przeszkodą, bo po prostu no, nie pokonacie jej, nie? Bo motocykl musi przez tą przeszkodę przejechać. Przednie koło musi przejść delikatnie, tak? A tylne normalnie sobie po tej przeszkodzie przejeżdża. No chyba, że już będziecie tacy dobrzy i będziecie przeskakiwać, tak? Czyli pierwsze przednie koło wam przechodzi, a tylne was jeszcze wybija i przeskakujecie przez następną. No ale mówię, tak trzeba trenować. Pamiętajcie, i to są godziny trenowania, godziny trenowania. I tak jak na tym filmiku komentarze były pisane, ty, no jak ty to robisz, jak ty to robisz, że cały czas tak samo ci wychodzi. Bo to są
miesiące, lata treningów. To są tysiące godzin. To są tysiące wyrywań na koło. No. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, piszcie do mnie na Facebooka, na Blegopso. Nikomu nie odmówiłem jeszcze wytłumaczenia czegokolwiek. Pamiętajcie, musimy być jak taka wioska afroamerykańska i musimy wszyscy latać na kole. Życzę Wam tego. Dobra, no to co? No, pytania odpowiadam, idę do narzędzi, pokażę Wam narzędzia, jakich używam. Własnych narzędzi takich elektronicznych, elektrycznych nie miałem nigdy. Korzystałem zawsze z zestawu Nero, czyli taki zestaw nasadkowy. Jedyna wada tego zestawu to jest to, że po prostu jak dostanie wilgoci, to rdzewieje, a tak to jest wszystko ok. Chodzi o te końcówki. Wszystkie te torksy. To wszystko torksy, nie wiem jak to tam nazwać, ale po prostu te wszystkie głowice, głowiczki, to one wszystkie rdzewieją. To wybrałem sobie w ogóle, zacząłem pierwszy od klucza udarowego, czyli Ryobi, dlatego że do Ryobi, do każdego narzędzia pasują te same baterie. To już wiedziałem tam od 2-3 lat, że Ryobi właśnie robi takie narzędzia z baterią pasującą do wszystkich urządzeń i zacząłem od tego. Potem dokupiłem sobie wiertarkę. No i potem Boscha, tak jak to mówią potocznie, czyli szlifierkę kątową. No, tak wygląda ładowarka. A generalnie tutaj do motocykla to używam co? No, używam klucza do ściągania kół najczęściej. Tutaj to już nic nie robię, nie reguluję, jedynie mały śrubokręt do odpowietrzania lak. Tutaj, jeżeli chodzi o wymianę filtra, wymiana filtra nie wymaga tutaj żadnych narzędzi, a jeżeli chodzi o wymianę oleju w skrzyni biegów i w silniku, no to tutaj jest potrzebna co? 10 i 13 i to jest właśnie z tego zestawu Nero. No i to tak wygląda u mnie. No, wielkich narzędzi to nie posiadam. O, fajny mam klucz, zaraz Wam pokażę. Tutaj od Tomka dostałem klucz do ściągania kół 27. To jest grzechotka taka. I bardzo fajne, bardzo, bardzo przydatne narzędzie. No to by u mnie to tak wyglądało. No oczywiście skrzynka z narzędziami i takie tam podstawowe rzeczy. Mam 3 komplety tych takich zestawów jak właśnie Nero, ale Nero jest najlepsze. Powiem Wam, że mam to już 6 czy 7 rok idzie. Nie, 6 lat to mam. Nie mogę narzekać. Wszystkie klucze w takim stanie są, jakie kupiłem. No co, no to trenujcie, trzymajcie się, nie dajcie się i pamiętajcie, nie? Trzeba jeździć na tym jednym kole, nie? No, Bleku nie będzie za wszystkich latał, nie? No to co, trzymajcie się, trenujcie. Pytania w komentarzach, czy na Facebooka, na Blegopso i odpowiem, lub ewentualnie wbijajcie na live'y, no to też tam mogę Wam na żywo poopowiadać, co jak, bach, bach, jak to na to kółko się wchodzi. To elo nara, hejos! Oj, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że do enduro gumy pojadę. Tam będziemy śmigali na kole dopiero. W ogóle ten sezon chcę po prostu zrobić taki po prostu jeżdżący na kole, Bleku jeżdżący na kole. No, to nara, hejos, trzymajcie się. I got brought in Atlanta, chasing the lean, the family.